Idziemy dalej. Tu już troszeczkę mniej będzie klejenia, bo te taśmy kończyn górnych tutaj akurat są, myślę, i łatwiejsze, i mniej tejpa nam zużyją. Taśma powierzchowna kończyny górnej. Przede wszystkim funkcje to ruchy kończynami, no i wpływ na postawę ciała poprzez zmianę ustawienia klatki piersiowej, jakby możliwość zmiany ustawienia klatki piersiowej i odcinka szyjnego. W momencie, kiedy moja klatka jest albo zamknięta, albo jest nadmiernie otwarta, w zależności czy to taśma przednia czy tylna, będzie mogło to mieć wpływ też na sposób, w jaki oddycham, a sposób, w jaki oddycham, będzie znowu miało też sposób, w jaki stabilizuje moje ciało, o czym dowiecie się jeszcze tutaj na drugim module, kiedy będziemy mówić tutaj o stabilizacji centralnej. No i teraz, jeśli chodzi o to, jak ta taśma powierzchowna wygląda, tak jak tutaj widzicie, ona będzie się tutaj rozpościerać na poziomie klatki piersiowej, czyli myślimy tutaj o mięśniu piersiowym większym. Z mięśnia piersiowego większego schodzimy tutaj na kresę przyśrodkową kości ramiennej, czyli jesteśmy jakby od przyśrodkowej strony bruzdy na poziomie ramienia i dalej wchodzimy na zginacze i ze zginaczy stawu nadgarstkowego wchodzimy tutaj na dłoniową część palców. No i tu jeszcze też mamy zaznaczoną powięź piersiowo-lędźwiową, ale raczej na potrzeby tutaj tego będziemy myśleć bardziej w kierunku samej taśmy tutaj górnej, prawda? Czyli będziemy jakby myśleć tutaj przede wszystkim o mięśniu piersiowym, przegrodzie, zginaczach i tutaj części dłoniowej. Tu mamy znowu te stacje kostne. Kasiu, czyń honory. I teraz z mięśnia piersiowego będziemy wchodzić tutaj w kierunku bruzy, dlatego najłatwiej będzie, jak ustawicie sobie rękę tak, żeby stroną dłoniową była ustawiona tutaj w stronę sufitu. I teraz z tego obszaru będziemy wchodzić tutaj na tą bruzdę boczną do nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennej. Idziemy przez pułap zginaczy i wchodzimy tutaj na dłoniową część palców. Już dalej nie będę na palcach naklejał. Zostaniemy sobie tutaj. Okay? I to jest powierzchowna przednia taśma kończyny górnej. Tak jak mówiłem, easy peasy. Także jeszcze raz, zaczynamy od mięśnia piersiowego. Z mięśnia piersiowego przechodzimy na tutaj tą bruzdę pomiędzy dwugłowym a tricepsem. Wchodzimy na zginacze i na stronę dłoniową palców. OK? Do dzieła! Zapomniałem jeszcze o jednej kwestii związanej właśnie z tą powięzią piersiowo-lędźwiową, czyli jak tutaj mamy tą powięź piersiowo-lędźwiową i ona dalej wkomponowuje nam się tutaj jako mięsień najszerszy grzbietu, to mięsień najszerszy grzbietu tutaj zakręca się i również jakby łączy się tutaj z mięśniem piersiowym, dodatkowo dostabilizowując i jakby wpływając też na ustawienie głowy kości ramiennej. Okay? Czyli jeszcze brakuje nam jakby jednego traktu, zaczynając tutaj od powięzi piersiowo-lędźwiowej. Idziemy tutaj tak jak mięsień najszerszy grzbietu i wchodzimy mniej więcej tak, żeby te dwie taśmy ze sobą połączyć. Także przepraszam Was bardzo za zamieszanie. Czy musimy jeszcze tutaj dokończyć to mniej więcej tak, ok? Czyli mamy powięź piersiowo-lędźwiową, najszerszy i wchodzimy w kierunku piersiowego. Okay.